Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodząc dzisiejszej nocy do naszej świątyni parafialnej, powinniśmy sobie uświadomić, że ta noc nie jest jedną z wielu w roku. Jest to noc niezwykła, przeniknięta największą tajemnicą świata. Tej nocy jasność pokonała ciemność, życie pokonało śmierć, miłość pokonała grzech. Jezus Chrystus, umęczony i ukrzyżowany baranek, powstał z martwych, zwyciężył. W przeżywaniu tej nocy zmartwychwstania poprzez świętą liturgię Wigilii Paschalnej, czuwania ku czci Pana, będzie nam towarzyszyło bogactwo symboli. Spośród nich najważniejsze są ogień, paschał, woda, a przede wszystkim uczta. Te święte znaki będziemy rozważali w czterech częściach liturgii: światła, słowa, liturgii chrzcielnej oraz eucharystycznej. Musimy wiedzieć, że jest to ta sama noc, w której Bóg przez Mojżesza wywiódł naród wybrany z niewoli egipskiej. Jest to zatem ta sama noc, w której Chrystus wyprowadził wszystkich wierzących w Niego ze śmiertelnego ucisku starego faraona, szatana i skutków jego działania, naszych grzechów prowadzących ku śmierci. Tej nocy w sposób sakramentalny dokonują się i obecniają wszystkie zbawcze tajemnice i interwencje Jahwe, aż po wskrzeszenie pierworodnego spośród umarłych Jezusa i odnowienie naszego osobistego udziału w Jego życiu od momentu chrztu dokonuje się Pascha. Niebo się łączy z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Dlatego też, odczuwając niezwykłość tej świętej nocy paschalnej, otwórzmy drzwi naszych serc, aby je przepełniła światłość bijąca od zmartwychwstałego Pana, wiecznie pokonująca ciemność ludzkiego życia i mroki grzechu. Bez pośpiechu, w skupieniu i pokoju włączmy się w przebieg bogatej liturgii czuwania, otwierając się na działanie łaski poprzez słowo i znaki, jakie łaski spotkania ze zmartwychwstałym.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w której nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Poświęcenie ognia. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.
Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa. Przyjmijmy teraz pełne radości orędzie paschalne, hymn ku czci Jezusa Chrystusa, światłości świata. Przed wiekami Bóg za pomocą poprzedzającego ich słupa ognia prowadził naród wybrany przez pustynię z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. My wszyscy tutaj zebrani od dnia naszego chrztu pielgrzymujemy do niebieskiej Ojczyzny drogą, którą oświetla nam swą nauką i przekładem zmartwychwstały Chrystus. Kto za Nim idzie, nie chodzi w ciemności grzechu. W tym duchu słuchajmy orędzia zwiastującego nam Wielką Noc, noc Paschy, noc przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. Najważniejszy czas w całym roku liturgicznym i w naszym życiu, jako ludzie, należące do Chrystusa, ludzi ochrzczonych. Tekst orędzia wytłumaczy nam symbolikę światła, świecy i wymowę Wielkiej Nocy. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo, raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością króla wieku, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów. Do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.
tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on, użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie,
gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen, amen, amen. Składając tą najświętszą ofiarę mszy świętej w Wigilię Paschalną, modlimy się w intencji gregoriańskiej. Polecamy świętej pamięci Henryka i Stanisławę Wilkiewicz oraz w intencji dziękczynno-błagalnej, urodzinowej, w intencji syna Stanisława i w intencji ojca Kryspina Florysa. Wszyscy gasimy świece i siadamy. Rozpoczyna się liturgia słowa. Dzisiaj jest ona bogatsza niezwykle. Obejmuje 4 czytań ze Starego Testamentu, 1 z Nowego Testamentu i Ewangelię. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy tylko w tę noc udzielano sakramentu Chrztu Świętego, bogactwo czytań było katechezą dla katechumenów. Dla nas, gromadzących się dzisiaj na liturgii, podczas której nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, niech teksty Pisma Świętego będą przypomnieniem podstawowych prawd wiary, przypomnieniem dzieła Stwórcy w historii zbawienia. Czytanie pierwsze. Chrystus zmartwychwstały jest doskonałym obrazem Ojca, pierworodnym nowego stworzenia, w które włączeni jesteśmy przez chrzest. Idea człowieka, obrazu, myśli zawarte w błogosławieństwie Bożym, naśladowanie Boga w Jego odpoczynku, mówią, że aby postępować drogą nowego życia, trzeba uznać swoją zależność od Boga. Na tej drodze Chrystus zwycięża wszelki chaos, wszelkie zło, a wszechświat stworzony przez Boga stanie się pewnego dnia duchową świątynią jedynego kultu. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono podzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. A potem Bóg rzekł: niechaj się zarają wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niechaj panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im pobłogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana. O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Niech stąpi Duch
Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa wśród gałęzi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Z Twoich komnat nawadniasz góry, owocem Twoich dzieł syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Błogosław duszo moja Pana. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Sprach, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Godząc się na ofiarę ze swego jedynego syna, Abraham daje dowód wiary w zmartwychwstanie. W ten sposób ofiara Izaaka i jego uwolnienie zapowiadają śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Obraz ten przypomina również wyższość ofiary duchowej oraz prawdę, że naszą niezawodną nadzieją jest Bóg, nie człowiek. W Bogu, nie zaś w Izaaku, musiał złożyć swą nadzieję Abraham i dlatego zwyciężył. W Bogu złożył swą nadzieję Chrystus i dlatego Bóg go wywyższył. Gdy i ja całkowicie w Bogu położę swą ufność, chrzest będzie dla mnie początkiem drogi ku zmartwychwstaniu. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka. Zabrał ze sobą swych dwóch ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca:
Ojcze mój, a gdy ten rzekł, oto jestem mój synu, zapytał, oto ogień i drwa, gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić syna swego. Ale wtedy anioł Pana zawołał do niego z nieba, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto jestem. Powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Podszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj, na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowi twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to on mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię twojej radości i wieczną rozkosz po twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Módlmy się.
Boże Ojcze wszystkich wierzących, Ty przez swoją łaskę pomnażasz na całym świecie liczbę przybranych dzieci. Ty przez paschalny sakrament chrztu spełniasz obietnicę daną Twojemu słudze Abrahamowi i czynisz go ojcem wszystkich narodów. Daj Twojemu ludowi godnie odpowiedzieć na łaskę powołania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zmartwychwstały Chrystus to nowy Mojżesz, który prowadzi nas przez wody Chrztu Świętego, zwyciężając grzech i obdarzając nas wolnością dzieci Bożych w Chrzcie Świętym. Stwarza nowy naród wybrany. Zwycięstwo to i wolność utrwala w nas przez każde uczestnictwo w Eucharystii, która uobecnia Jego śmierć i zmartwychwstanie. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swoją laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, a tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze, ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur wód po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana.
Oto Słowo Boże. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim uwielbiać Go będę, On Bogiem Ojca mego będę Go wywyższał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko, wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaść ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Wyprowadziłeś lud swój i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem. Pan Bóg jest Królem na zawsze i na wieki. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chrzest jest nowym stworzeniem, serce nowe, duch nowy. To nowe stworzenie jest dziełem Boga. On sam jest ministrem liturgii oczyszczenia i odnowienia. Człowiek niezdolny jest do tego na skutek swych grzechów. Powinniśmy więc towarzyszyć temu aktowi Boga i starać się go w sobie zachowywać przez odpowiednie życie moralne. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich
pomiędzy pogańskie ludy i rozsypali się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, zbezcześcili święte imię moje. Podczas gdy mówiono o nich, to jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela. Tak mówi Pan Bóg. Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. I odnów we mnie moc ducha, nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i umocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Ofiaru bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym chciał nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Módlmy się. Boże, Ty nas przygotowujesz do obchodu misterium paschalnego słowami Starego i Nowego Testamentu. Daj nam pojąć Twoje miłosierdzie,
aby dary, które przyjmujemy w tym życiu, umocniły w nas nadzieję życia przyszłego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobiegły już końca czytania ze Starego Testamentu. Ich pełny sens, ukryty przed Żydami, osłonił się wraz z przyjściem Chrystusa. Jego światło wskazuje nam drogę i nas prowadzi. Świece zapalone teraz na ołtarzu oznaczają, że nasza świąteczna radość dosięga szczytu. W tym podniosłym nastroju i przy dźwięku dzwonów będziemy wielbić Boga, śpiewając hymn radości ku Jego chwale. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże Królu, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzie grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który kładzie grzechy świata, przykładanie Ty siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Pane Boga Ojca, módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chrystus obdarza nas w chrzcie świętym nowym życiem. Dar ten ubogaca w Eucharystii. Jego istotą jest uwolnienie od grzechu, wolność dzieci Bożych. Urzeczywistnia się ona, gdy wykorzystujemy Jego wolność ku chwale Boga, Ojca naszego. Niepotrzebny i niewłaściwy jest legalizm Starego Testamentu. Syn posyła nasze serca Ducha Ojca, który pogłębia w nas świadomość nowego życia oraz sprawia, że wiemy, co czynić, aby żyć w świętości, prawdzie i miłości, sprawia, że potrafimy tak żyć.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą:
kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry, bracia, pozwólcie, że w ten szczególny wieczór pozdrowię was głosem naszych ojców. Chrystus zmartwychwstał. Tym pozdrowieniem pragnę objąć was wszystkich tu obecnych w świątyni, jak i łączących się z nami przez transmisję internetową. Oto dzień dzisiejszy. Dzisiejszy wieczór jest momentem chwały. Oto czas zwycięstwa. Życie triumfuje nad śmiercią. Dobro pokonuje zło. Miłość zwycięża nienawiść. Oto powstał z martwych ten, co przeznaczony był na upadek i powstanie wielu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Zhańbiony, niesprawiedliwie osądzony i skazany na śmierć, ukrzyżowany i pogrzebany, jak oznajmia Pismo. Po trzech dniach po swej śmierci wychodzi zwycięsko z otchłani. Jego śmierć była tylko pozornym zwycięstwem jego przeciwników. Oto widzimy Chrystusa, który dotykając tajemnicy śmierci, króluje dziś żywy. Wierzysz w to? Powstań dziś razem z Jezusem. Jeśli czujesz, że umiera w tobie życie duchowe, powstań razem z Chrystusem. Niech On, zwycięski mistrz, odnowi twoje życie. Niech umocni twoją miłość, utwierdzi nadzieję i niech obudzi w tobie tą wiarę, którą uśpiłeś, przysypując grzechami. Wiarę, którą otrzymałeś na Chrzcie Świętym, a dziś szczególny moment odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. Siostry, bracia, nie byłbym chrześcijaninem spełnionym, gdybym dziś, radując się zwycięstwem Chrystusa, nie wspomniał i nie stanął w obronie chrześcijańskich wartości. Nie byłbym kapłanem spełnionym, gdybym wobec walki z prawem Bożym i Kościołem przeszedł obojętnie i w ciszy. Nie mógłbym godnie nosić miana dziecka Bożego, gdybym nie upomniał się po raz kolejny o należne Bogu miejsce w historii, w życiu świata i mojego narodu, gdybym nie przejął się tym, co przed chwilą powiedziałem. Znaczyłoby to, że tajemnica zmartwychwstania jest mi obca. A przecież w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i w Jego świętym imieniu jest źródło, w którym swój początek bierze Kościół. Nie zaprzeczymy temu, że Kościół jest widzialną cząstką świata.
a cząstką tego świata jest także nasza ojczyzna, w której żyją chrześcijanie. Tu żyją wyznawcy zmartwychwstałego Chrystusa, ludzie, którym zależy na dobru Kościoła, ale i dobru ojczyzny. Przed laty pisał Roman Dmowski: katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. Jakże aktualne są te słowa Ojca Niepodległości w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. I nie będę się tutaj rozwodził więcej, ale jako podsumowanie tego wątku przytoczę słowa, które ktoś zapisał: nie widziałem Żyda, który by szydził z judaizmu, ani muzułmanina, który by wyśmiewał islam. Za to spotkałem całą rzeszę chrześcijan, szydzących z własnej religii i nie broniących swoich wartości. Drodzy moi, ja wiem, brakuje dziś w naszym narodzie odwagi błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i męstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Ale to my jesteśmy tym narodem, który w godzinie dziejowej próby musi być głosem wołającym prymasowe non possumus. Nie możemy pozwolić. Nie możemy ustąpić i ugiąć nasze chrześcijańskie kolana. Naszym obowiązkiem i prawem jest klękać jedynie przed Bogiem, jedynie przed zmartwychwstałym Chrystusem, nie przed tym, co niesie świat i współczesne prądy, które odrzucają Boga i zapominają o prawdzie, którą jest Chrystus zmartwychwstały. Dajmy dzisiaj wyraz i świadectwo naszej wiary, by z Boga była owa przeogromna moc, która uchroni nas i naszą ojczyznę przed działaniem szatana, który wdarł się w granice naszego kraju i sieje spustoszenie na tej ziemi, na której od ponad 1000 lat stoi krzyż, który jest znakiem naszego odkupienia, który jest znakiem Jezusa Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka. Ten krzyż jest znakiem Chrystusa, który zmartwychwstał i nam dał nadzieję, że jest wyjście z każdego bólu, z każdej trudnej sytuacji, z każdego kryzysu. Właśnie teraz, w czasach, ośmielę się powiedzieć, największego zniewolenia, kiedy gardzi się Chrystusowym krzyżem, pokażmy jedność w wyznawanej wierze i miłości do tego świętego znaku, który przyniesie nam zbawienie. W tych podłych czasach, naszych czasach, gdy atakuje się Kościół pod płaszczykiem fałszywej troski o naród, a zauważmy, że jednego z kapłanów już osądzono i w Wielki Czwartek wtrącono do więzienia na 3 miesiące, tylko dlatego, że na dzieło ewangelizacji dostał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Pokażmy w tych trudnych czasach, że siła tego narodu drzemie w Kościele, który jest ostoją i przekazicielem naszej narodowej historii. Nie pozwólmy, by z naszych ust i w naszym towarzystwie padały złe opinie o Kościele, o jego przedstawicielach, bo każda negatywna opinia usłyszana, przemilczana, wypowiedziana przez nas jest zgodą na walkę z Kościołem i otwarciem się na zło i nowoczesność, która odrzuca Boga. Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia przypomni nam ważny sakrament, jakim jest chrzest. Przez pamięć o sakramencie chrztu proszę was dzisiaj, drodzy młodzi przyjaciele,
szanujcie swoich rodziców, którzy kierując się wiarą, ofiarowali was Bogu i Kościołowi. Docencie ich miłość i dobro, które na co dzień wam ofiarowują. I nie odrzucajcie przyrzeczeń chrztu. Proszę was, bracia i siostry, szanujcie swoich rodziców osłabionych podeszłym wiekiem i chorobą. Wspomnijcie swoich zmarłych rodziców i chrzestnych. Dziękując za decyzję tak ważną dla waszego życia duchowego, proście o miłosierdzie dla nich. Chrzest włączył nas do wspólnoty Kościoła. Bądźmy jedno z Kościołem i ze sobą wzajemnie. We wspólnocie Kościoła, do którego należymy przez sakrament chrztu, nie ma miejsca na niesnaski i rozłamy. Mamy być jedno. I drodzy moi, dzisiejsza liturgia, choć jest przedłużona, może wydawać nam się nudna i męcząca, ale ona musi być okrzykiem radości. Oto dziś czas zmartwychwstania Chrystusa. Jezus po męce i śmierci powstał z grobu. Bo dziś, niezależnie od tego, jak trudna może wydawać się ludzka egzystencja, wolno nam oznajmić, że nie cierpienie, nie bezsens, nie zimny grób mają ostatnie słowo w naszym życiu, ale perspektywa zwycięskiego, radosnego zmartwychwstania. Bo bez spotkania ze zmartwychwstałym nie ma przyszłości i odnowy życia. Tylko spotkanie ze zmartwychwstałym gwarantuje nam dobrą i lepszą przyszłość, która obudzi w nas radość i zadowolenie. Od tego spotkania ze zmartwychwstałym będziemy odchodzić jako przyjaciele oblubieńca. Zatem nikt i nic nie może nam tej radości, tej przyjaźni odebrać, bo jej dawcą jest sam Bóg, który dziś triumfuje nad szatanem, śmiercią i grzechem. Ale trzeba nam, tak jak Chrystus, powstać z martwych. Trzeba powstać z obojętności, braku miłości, z egoizmu i narcyzmu. Trzeba nam powstać z martwych i otworzyć się na dar życia, tak by bezczynne stały się aborcyjne kliniki i gabinety. Trzeba powstać z martwych, rodzice dla dzieci, dzieci dla rodziców. Trzeba nam powstać z martwych, by więcej nie było przepełnionych DPS-ów, a starsi, schorowani rodzice poczuli miłość dzieci i ich opiek. Trzeba nam powstać z martwych i porzucić świat wirtualnych relacji, by umocnić rodzinne więzi, by rodzice nie zrzucali wychowania na szkołę, bo szkoła jest tylko pomocą, instytucją, która wspiera w wychowywaniu, a obowiązek wychowania ciąży na rodzicach. I na koniec słowo zapisane przez księdza Jana Twardowskiego. Zestarzał się nam księżyc, ludzie po nim chodzą. Mówią o nim tak szczery, że zaczyna nudzić. Nikt go nie traktuje w poezji na serio. Jak Hamlet uogólnia, nie myśli praktycznie, poezję licho wzięło, prawie już jej nie ma. Szary świerszcz ją zastąpi swą metodą zwykłą, a z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się być prawdą lub stał się muzyką. Tylko Jezus pozostał, choć ludzie nerwowi nawet nie zauważą, że przystanął w sieni. Ma tyle ran, co przedtem, a nic się nie zmienił. Niech blask Chrystusowego zmartwychwstania będzie dla nas źródłem męstwa i odwagi, by bronić swoich wartości i nie podcinać korzeni, z których wyrastamy jako chrześcijanie i jako naród.
Amen. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad wodą łaski Boga Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Proszę litanie do wszystkich świętych. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módlcie się za nami. Święty Janie, módlcie się za nami. Święta Mario Magdaleno, módlcie się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyńce, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święty bracie Albercie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Teresa od Jezusa, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłości, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Wybaw nas, Panie, od każdego grzechu. Wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie. Wybaw nas, Panie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych. Przez sakramentalne znaki Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś,
że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu kazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelakich brudów grzechu odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi, którego otrzymaliśmy. Panie nasz Boże, czuwając w tę świętą noc, wspominamy wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło naszego odkupienia. Wysłuchaj próśb swojego ludu i pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz umacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Wreszcie przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi i siostrami ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie po ukończeniu 40-dniowego postu. Odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w
których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, by ciebie grzech nie opanował? Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Przez Chrztu Świętego wielki dar, o Chryste swej hojności, tym dzieciom wiary dałeś skarb, nadziei i miłości. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy serca. Przez wiarę ślubujemy, w niej żyć umierać chcemy, Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy serc gorących mieć. Przez wiarę ślubujemy, w niej żyć umierać chcemy, Wyznawców Twoich wiemy, że swój Kościół tworzysz w świecie. Ojczyźnie naszej władasz też przez długie tysiąclecie. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy serc gorących mieć. Przez wiary ślubujemy, w niej żyć umierać chcemy. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy serc gorących mieć. Przez wiary ślubujemy, w niej żyć umierać chcemy. Przeżywając noc tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, prośmy dobrego Ojca w niebie o jej owoce dla naszego życia doczesnego i wiecznego. Powtarzamy: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Zmartwychwstały Panie, spraw, aby Twój Kościół był zawsze czytelnym znakiem paschalnej radości i nowości życia. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Jezu, źródło jedności, złącz w jednej wierze i miłości wszystkich, którzy przez chrzest przeszli ze śmierci do nowego życia. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Jezu, źródło pokoju,
Obdarz cały świat, a szczególnie mieszkańców Ziemi Świętej oraz Ukrainę, darem pokoju. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Nauczycielu prawdy, prosimy Cię za ochrzczonych tej nocy na całym świecie, aby zawsze postępowali jak dzieci światłości. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Najłaskawszy Panie, daj zdrowie chorym, radość smutnym i nawrócenie grzesznikom, aby wszyscy korzystali z owoców Twojego odkupienia. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Jezu, Dawco życia, wejrzyj łaskawie na naszych drogich zmarłych, których wspominamy w chwili ciszy. Niech po trudach ziemskiej wędrówki mogą się cieszyć wraz z Tobą radością życia bez końca. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Zbawicielu nasz i Panie, odnów w nas tu zgromadzonych łaskę sakramentu chrztu i umocnij do życia prawdziwie chrześcijańskiego na co dzień. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Panie nasz i Boże, źródło łaski i życia, wysłuchaj pokornych modlitw Twoich dzieci i spraw, by zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, stało się dla nas zadatkiem naszego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Good night.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i z martwych wstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Boże, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, i Twoja chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży.
Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystus zawierzący, bez tej cieszy.
być sam, samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, nie trwaj zawsze, alleluja. Darmo kamień matki wielkiej, Żydzi na grób toczyli. Darmo na pewności wszelkiej, pieczęć i skała, nad grobem Pana się znała. Alleluja, alleluja, niechaj zacznij, alleluja. Bóg wszechmocny, Bóg natury, weź się na wszystkie twory. Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory. Zdjęta Twoją wstaż u Pana i zawiesoną nie włada. Alleluja, ustępuje, ziemi rozwoju.
Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Tobie chwała na wieki. Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których poślałeś wielkanocnym sakramentem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dobiega kresu czas Triduum Paschalnego. Zostaje nam jeszcze jedna stacja, procesja rezurekcyjna, na którą zapraszam na 6 rano według już zmienionego czasu. Wtedy też i na pozostałych mszach świętych o 10 i o 12 podsumujemy ten przeżyty czas i szczególnie podziękuję wszystkim zaangażowanym i wam wszystkim za obecność i modlitwę. Woda, którą mieliście przy sobie, została poświęcona. Gdyby ktoś potrzebował, to również w przedsionku kościoła można wodę święconą nabrać czy wziąć węgielki, które znajdują się w miejscu, gdzie był palony ogień. Teraz przyjmijcie uroczyste błogosławieństwo i niech ono nam towarzyszy przez ten czas radości wielkanocnej. Pan z wami i z duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg Wszechmogący, zachowa was od wszelkiego grzechu. Amen. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, niech da wam udział w Jego chwale. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie.